Yo, Cunero! Witam Was wszystkich w następnym materiale z gry Tekken Tag Tournament 2 na konsolę PlayStation 3. Kolejna postać w trybie Arcade Battle. Także wybierzmy sobie właśnie ten tryb. Standardowo tryb drużynowy, czyli wybieramy tag. W poprzednim materiale był grany Back to Sun, jego ending. Troszeczkę też historię poznaliśmy, że tak to powiem. W tym materiale Christy Montero. Także wybierzmy sobie tutaj naszą Krystynę. No i jej partnerem musi być oczywiście Eddie. Także duet kapoeżystów. Jedziemy z koksem. Jedziemy na pełnej. Co? Pierwsi przeciwnicy Boskonowicz, jak i Yoshimitsu, a raczej Yoshimitsu i Boskonowicz. Tak. Pierwsza część, gdzie Christy mówi w swoim ojczystym języku narodowym, czyli po portugalsku? Bo jak mnie mam, tak mówią w Brazylii, w sensie takim językiem? Dobra, zobaczymy jak tym duecikiem nam pójdzie. Generalnie nie są to jakoś moje postacie, którymi gram najlepiej. Zresztą nie oszukujmy się, żadna chyba taka nie jest. Ale zobaczymy jak to pójdzie. Oczywiście pomachamy sobie nóżkami. Taki klasyk w Tekkenie jest, że jeżeli nie potrafisz grać w Tekkena, wybierasz Ediego albo Christy i już potrafisz grać w Tekkena, wciskając po prostu losowe przyciski. No ale zobaczymy co z tego wyjdzie w ogóle. Na razie nie ma aż takiej chyba tragedii. Chyba. W ogóle rozbraja mnie to, że wiecie, walczymy na planszy, gdzie jest pełno śniegu. Co nie? A postacie są poobierane tak bardzo lekko. Ciach. Ten kop, właśnie ten ostatni cios, Christy. Cyk, fajnie to wygląda. Fajnie, takie kopy to siada. O, i to jest całkiem fajne zakończenie, tak? Gdzie sobie właśnie nasz tutaj duecik. Nazwałbym to tańcem, ale no wiecie, capoeira nie do końca jest aż takim tańcem. Wiecie, jest to styl walki, więc no... Żeby zaraz to nikogo nie urazić, że co ty pierdzielisz, przecież to nie jest żaden taniec, to jest styl walki, nie? Są wyprowadzone ciosy. No ale no wiecie o co chodzi, nie? Acia! Że ten łokieć wsiadł. O kurde, ale! Shoryuken wszedł. Bo no oglądał się chyba Street Fightera za dużo. Nie no, oczywiście on ma właśnie takie ciosy. Taki cios raczej. Cyk. Pyk, no pięknie, piękne jest to zakończenie, naprawdę, nie? To kupy to siada elegancko. Ciach. Cyk, jeszcze raz. Tutaj mogłem inaczej to wykończyć, ze względu na to, że tam przeciwnik miał końcóweczkę zdrowia. Jakoś docisnąć go bardziej do ściany, czy coś. Cyk. O, zwróćcie uwagę, że ten łokieć w ogóle obala przeciwnika, co nie? To jest też mega ruch. Bardzo ciekawie, znaczy ciekawie, zresztą ciekawie, efektownie wygląda. Możemy się tak właśnie naszymi tutaj postaciami, które walczą capoeirą, tak fajnie turlać. O, już nie dam ci wyjść z tej ścieżki. A, no dobra, jednak dam. Ale ciach, rzucik drużynowy. Okej, okay. Piąteczka. Elegancko. Warto w ogóle wspomnieć, kim są dla siebie Christy, jak i oczywiście Eddie. Eddie, kiedy był we więzieniu przez to, że
no po prostu musiał odsiedzieć, tak? Przyznał się tak jakby do morderstwa swojego ojca, jak dobrze pamiętam. Tak, zresztą sam ojciec mu powiedział przed śmiercią, że dużo lepiej będzie, jeżeli coś takiego zrobi. I gdyż no, jego ojciec troszeczkę miał kłopoty. Jak dobrze pamiętam, był on jakimś policjantem, agentem, coś takiego, którego ścigali po prostu nieodpowiedni ludzie, tak? Wiecie, co to jakaś mafia i tak dalej, i tak dalej. I dużo dużo lepszym wyjściem właśnie było udanie się Ediego do więzienia, gdzie byłby teoretycznie bezpieczny, chociaż nie wydaje mi się tak. No ale no, Eddie udał się oczywiście do więzienia, tak, gdzie poznał pewnego dziadka, tak, co się okazuje, że tym dziadkiem właśnie był dziadek Christy i to właśnie on go nauczył stylu capoeira. No i złożył Eddie taką jakby obietnicę, tak, że zaopiekuje się po wyjściu z więzienia właśnie Christy. No i tak nasz tutaj duecik się połączył. Mokujin, postać solowa. Okej. Rzadko odnoszę wrażenie, że rzadko są właśnie te postacie solowe. Nie mówię oczywiście tutaj, wiecie, o tych naszych subbossach, tak, typu True Ogre, Jun Anno i tak dalej. Z reguły, z tego co pamiętam, no to ten Mokujin się pojawia jako właśnie postać, która walczy w pojedynkę. Tam chyba też jeszcze jest Slim Bob jakiś. I nie mogę sobie przypomnieć, kto jeszcze jest. No, musiał się naciąć. Przy ścianie bardzo fajnie ten ruch działa. Ciach, ciach, pach, elegancko. Ganry oczywiście sobie tam macha flagą. Tak, ten gościu tam na środku ekranu, na tym maszcie, szczycie tego statku, to jest oczywiście Ganry. Ciekawostka, jeżeli oczywiście my gramy Ganry, to ta postać stamtąd znika. Huo! Get ready for the next battle. Slasher, Smasher, Armor King i Nina. Ta drużyna ma sens. Wielki. Wiecie, raczej ja sam osobiście wolę grać drużynami, które mają, wiecie, jakieś powiązania ze sobą. Przynajmniej tak się staram, jeżeli chodzi o to, o ten gameplay, zagrajmy. Jak zwał, tak zwał. Ale no, Tekken daje nam dużo, dużo możliwości, jeżeli chodzi o te wszelakie kombinacje. No, troszeczkę tych postaci jest. Nawet można powiedzieć, że najwięcej, jak do tej pory, jeżeli chodzi o wszelakie Tekkeny. Aj, kurczę, fajnie sobie ją odbiłem, ale oczywiście nie wykorzystałem tego. Dalej. Cyk, rzucik, zajmijmy się. Okej. Wchodzi to kopyto. Cyk, cyk, cyk. Okej. Ściana, trzeba to tylko wykorzystać. No miałem wykorzystać, no ale no nic. Cyk, jeszcze raz. Właśnie fajne w takim trakturnym momencie jest to, że możemy tak sobie tymi postaciami żonglować, co nie? I to daje naprawdę dużo, 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 dużo wszelakich możliwości, jeżeli chodzi o wszelakie jakieś właśnie juggle, jakieś właśnie kombinacje. No mega, mega, mega to urozmaica gierkę. Także gościu, który wpadł na pierwszą część Tekkena Tag Tournament, w sensie podał pomysł, że ej, przecież można zrobić walki drużynowe 2 na 2. I to jest zajebiste. Zróbmy to. Zobaczycie, ludzie to łykną jak pelikan. Ja nie ukrywam, że już nawet pierwszy tak turnament miał taką troszeczkę magię w sobie, co nie? No bo też tak, zwróćmy uwagę, nie mamy za dużo aż tak bijatyk. Raczej wiecie, tego typu gry skupiają się raczej na walce 1 na 1. Nie powiem, że nie ma takich gier, tak, bo jest dużo. Weźmy, nie wiem, w
weźmy chociażby Dead or Alive, też był system drużynowy. Weźmy nawet jakieś gierki 2D, tak? Marvel vs. Capcom, tam też wybieraliśmy 3 postacie. Tylko że tam troszeczkę mniejszy jest roster w porównaniu do Tekken Attack Tournament, chociażby 2. Więc no jednak troszeczkę tych gier jest. Próbuję sobie przypomnieć, czy coś jeszcze jest takiego, gdzie raczej walczymy drużynowo. Dragon Ball FighterZ. Tam też przecież 3 postacie. Ojejku. Ale ten Dragunov miał przekichane, nie? No nie miał jak wyjść kompletnie. Ciach. Ale ten Edek przy tej Christie to jest duży. No co no, mała, drobna babeczka. Stage 7, Jinpachi i Heihachi. Tak, tak, tak. Definitywnie. Cy. W ogóle obrażenia zadawane w Tekkenie Tag Tournament 2 to jest coś... Wow. Prawda. Że to minąłem, okej. Okay. Może być, może być. Aj, mnie przeczekał. Widzę, że on to może tak troszeczkę dziadyga delayować, czyli ten drugi cios może być wypuszczany z delikatnym... Wypuszczany, wprowadzany z delikatnym opóźnieniem. Spoko. Ściana. Nie ukrywam, że też troszeczkę tu pomogła. Ajajaj, nie tak miał być. Tak też nie. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk. O kurde. UF... Miał być UF4 na zakończenie. No daj tego drużynowego komposa wykonać. No nie da, nie da, nie da. No to rzucik drużynowy, a co? I cyk. Christie tutaj kończy. Elegancko. Ale mu żyłę wywaliło na czole. O nie, co jest najgorsze? Zanim nasze postacie spadły, to wiecie, one w tej swojej neutralnej gardzie byli, co nie? Czyli ten ruch kapuerzystów, no nazwę to znowu takim ruchem tym tanecznym, co nie wykonywali. Okej, okay. Jakby nie mogli po prostu stać normalnie, co nie? Ciach, dżentelmena po kostkach. Bach, ten ruch też jest mega. O kurde. Ładnie tak kopiować ruchy od Huranga. Nie jestem pewien, czy Bake też ten taki ruch miał. Mało ważne, mało ważne, mało ważne, bo tutaj się dzieje. O ty kurde, dziadygo śmierdzący. Ciach, tak jest. No na pewno dużo więcej obrażeń mogą tutaj zadać. Spokojnie. Tak jest. Ciach, ciach, ciach. Serio, będziesz tak teraz skakał, dziadzie śmierdzący? O, na spokojnie. Nie. Spokojnie, 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 spokojnie. Okej. Ja mu nic zdrowia kompletnie nie zabrałem. Masakra, masakra. W sensie, wiecie, zabierałem mu tylko i wyłącznie tą pierwszą część paska, nie? Ale zostaje oczywiście temu Farfoclowi ten czerwony pasek, tak? Który, jak widzicie, odnawia mu się. No i tworzy się ten niebieski, co nie? Masakra. Solowe postacie są czasami denerwujące. Spokojnie, spokojnie. To jest tak wolne, a ja tego nie widzę kompletnie, co nie? Żeby tego zablokować czy coś. Kompletnie tego ruchu nie blokuję. A powinienem. Okej, okay, szybkie ruchy. Szybkie ręce Ediego. Kucać. Aha. No dobra. Też może być.
No oczywiście on kuca, no bo dlaczego miał tego nie robić? Ciach, okej, tak jest. Pyk, pyk. Okej, jeszcze go jakoś dziwnie odwróciło plecami. Może być. Okej. No i widzicie, znowu ta sama sytuacja. Praktycznie ten czerwony pasek mu nie schodził. Ale dobra. Ogr pokonany, całe szczęście. Denerwujące jest to naprawdę, nie? Kiedy już macie właśnie taką dosłownie, wiecie, kapkę życia, żyletkę tak zwaną. Ale to nic. Magiczne światło. Niszczy na tutaj naszego smoczka. Bo wygląda jak smok, tak? Final stage, Jun Kazama. Jazda. Na pełnej albo wcale. Swoją drogą zastanawiam się, czy w najnowszej odsłonie Tekkena, która będzie wychodzić oczywiście, czy Jun będzie posiadać ten strój. To jest dosyć taki ciekawy, co nie? W sensie dobrze wygląda po prostu, nie? Plus te takie, no może to nie są płomienie, to co ma na lewej nodze, dobrze mówię? Lewej nodze, tak. Takie można powiedzieć, że jest to odwołanie do tego co ma Jin, co nie? Czyli te płomienie. Ale to na pewno nie są płomienie, to jakieś tam ptaszki widać. O, widzicie, teraz to dużo lepiej było widać. Ale mało ważne, przemiana w Unknown. Jazda. W ogóle cała ta przemiana tej planety. No mega, no kurde, to fajny klimacik daje. Fajny klimacik to oddaje. Ten dubstep. No jest mega. Oj. Cyk. O ty kurde, zmieńmy się lepiej. O, to się zmieniłem. No nie, poważnie, dwa razy pod rząd. Okej. Spokojnie. Ciach. Pewnie, że mnie wybiła. Super. Dobra, w końcu. Ostatnim ciosem nie trafiam. No nie, znowu! Jakie obrażenia, to kopyto ile zabrało. Przestań, Anno, nie wolno tak. Dobra, tutaj pełne skupienie wchodzi. Lecimy na pełny. Ciach. Swoją drogą taki łańcuszek Christy czy też Eddie możemy sobie cały czas robić. Więc no wiecie, na jakichś takich casualowych graczy no to na pewno będzie działać i będą się denerwować. Okej. Tak jest, mamy to. Okej, w końcu. Lecimy z filmikiem końcowym. Thank you.
wydaje mi się, oczywiście mówię, że wydaje mi się, że to jest jakby kontynuacja zakończenia, które mieliśmy wcześniej, grając Eddie, tak? Gdzie Eddie opuszczał tą swoją jakby, czy mogę to nazwać, wiecie, szkółkę, akademię, coś tego typu. I zastanawia mnie tylko jedna rzecz, kiedy Chrissy tak skakała dosłownie, kiedy Eddie stał peron naprzeciwko i Eddie jej nie zauważył, wczytany był w jakąś tam kartkę czy coś takiego, w ogóle swoją drogą, ciekawe co tam czytał. Ale no, że jej nie zauważył, no masakra, masakra, no ale no takie dosyć smutne zakończenie poniekąd, tak? Więc no, tylko i wyłącznie pozostaje nam zagrać w następną część, żeby zobaczyć, co się stanie tutaj z naszym Edkiem, może też Chrissy. Może Tekken 7 wyjaśni nam coś więcej, może dopowie nam coś więcej, zobaczymy. Okej, z mojej strony to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał. Chrissy Montero, jak i oczywiście Eddie Gordo, Tekken Tag Tournament 3. Ja byłem Nero, no i standardowo. Życzę wam miłego dzionka, czy też wieczoru, w zależności o jakiej porze oglądaliście. Trzymajcie się ciepło, na razie, cześć i yo!